ewentualnego wypłacania dodatków wyrównawczych dla nauczycieli i decyzji o tym, czy takie dodatki należy wypłacić, czy nie. W roku, w dniu 20 lipca 2010 roku została podpisana umowa z firmą. Wielokrotnie zwracano się z zapytaniem, poprzedni zarząd to poczynił, dlaczego prace nie są wykonywane, natomiast że zima w Polsce jest rzeczą naturalną, wykonawca zobligował się do pana wykonawcy, pana Dariusza Jantę. Na jakim etapie są te prace, jak wyglądają trudności? Stały jest też termin, czyli trzecia niedziela września każdego roku. Zarząd zapowiedział, panie Stanisławie, to budżet państwa wypróbuje tutaj tą wieloletnią prognozę finansową każdej jednostki samorządu terytorialnego. W naszym przypadku wygląda to tak, jak wygląda. Natomiast chciałbym się ustosunkować do tego, co pan starosta powiedział odnośnie ratowania Kaszuba w kontekście konkursu Kaszub i Kaszubka na swoim. Ja tą informację pana starosty przyjąłem z niedowierzaniem i właściwie zacznę od stwierdzenia, od zacytowania wypowiedzi wójta, do którego podobno jestem podobny, z serialu Wilkowyje. Tam wójt powiedział tak: Kowalski, szykuj procent, bo co ja bym był za wójt, gdybym nie miał, kto przetarg wygra. Z tego, co mi wiadomo, to termin składania ofert na zadania w ramach Kaszupa i Kaszubka na swoim mija dzisiaj. A pan już oznajmił, że 9 osób niepełnosprawnych z Kaszuba otrzyma dotację w ramach tego programu. Czegoś tutaj nie rozumiem. Kto jest za przyjęciem tego projektu, przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Widzę, wszyscy są za. Kto jest przeciw do kwestii formalnej? 32 miliony złotych. Natomiast z informacji przekazanych przez pana skarbnika, na przykład mi na komisji rewizyjnej, wtedy wynikało, że to zadłużenie wynosiło 47,76% i odpowiednio 30 milionów złotych. Dzisiaj możemy to jeszcze dokładniej zweryfikować i jest to 47,35%, czyli jeszcze mniej niż na komisji rewizyjnej i 30 858 tysięcy w złotówkach. 30 858 tysięcy w złotówkach. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, panie starosto, bo zastanawiam się, dlaczego pan podawał w tych mediach nieprawdziwe informacje. Czy z wyrachowania, czy z niewiedzy. Jeżeli z wyrachowania, to w imieniu poprzedniego zarządu oczekujemy sprostowania tych informacji. Jeżeli z niewiedzy, to ja się zastanawiam, gdzie pan był przez ostatnie 4 lata jako radny powiatowy, podnosząc rękę w głosowaniach za kolejnymi budżetami, za kolejnymi kredytami, a w konsekwencji oczywiście inwestycjami. No myślę, że jak pan tutaj dziękował zarządowi za rewitalizację rynku w Kościerzynie, budowę sali Szopińskiego czy przebudowę ulic Marii Curie-Skłodowskiej, to miał pan świadomość tego, że zaciągamy na ten cel kredyty, bo struktura wydatków i dochodów budżetu powiatu jest taka, a nie inna, że na inwestycje kredyty trzeba zaciągać. I myślę, że poruszanie się starosty po budżecie z przybliżeniem do 2 milionów złotych jest zbyt dużym przybliżeniem. To po pierwsze. I po drugie, myślę, że te informacje są zwyczajną nieprawdą, bo nie chciałbym powiedzieć, że manipulacją. I dlatego oczekuję sprostowania tego, co pan mówił w szeroko rozumianych mediach. Dziękuję. Bardzo ładnie ta wypowiedź pana Grzegorza się zaczęła, że dziękujemy sobie nawzajem, że poprzedni budżet, czy ten aktualny budżet przygotował poprzedni zarząd. Proszę Państwa, to są fakty. Oczywiście dochował zarząd terminu. Projekt budżetu złożono 15 listopada, panu przewodniczącemu Rady. Proszę Państwa, znowu nie chcę psuć tej miłej, sympatycznej atmosfery, bo mam prawo podziękować, bo aktualnym zarządem, który rządzi, jest zarząd, którym ja kieruję, więc dziękuję w imieniu zarządu, czy chciałem podziękować w imieniu zarządu wszystkim radnym, że zagłosowali za tym budżetem. Są też nowe osoby w Radzie, które nie brały udziału w konstruowaniu poprzedniego budżetu.
Ja bym miał taką prośbę i naprawdę, proszę tego nie odbierać złośliwie, Panie Grzegorzu, ale pouczanie, taki ton pouczania nie tylko mnie, ale też innych osób chyba jest niestosowny i tym bardziej, że jesteśmy w punkcie interpelacji i zapytania, a nie w punkcie wolne wnioski i tutaj dalej się od jakiejś złośliwości z kolei ja powstrzymam. Jeżeli chodzi o kwestię budżetu i o kwestię zadłużenia, proszę Państwa, to będzie szczegółowo pokazane, bo jako zarząd przygotowujemy raport otwarcia. Ten raport otwarcia nie będzie może niektórym osobom się podobał, ponieważ będziemy mówili tam prawdę. Prawdę na temat finansów i na temat funkcjonowania starostwa. Prawdę na temat przegranych procesów, gdzie starostwo ma płacić pieniądze. Prawdę na temat sytuacji w drogach, prawdę na temat sytuacji w oświacie, we wszystkich jednostkach powiatu kościerskiego. Nie chcę tego wątku rozpoczynać. Mamy taki budżet, jaki mamy. Ten zarząd działa od 3 stycznia 2011 i mówiąc o zadłużeniu ponad 50%, nie mam zamiaru się tu w żadnym wypadku tłumaczyć, bo proszę Państwa, ja nie odpowiadam, nie jestem wydawcą, nie jestem redaktorem. Jeżeli Pan ma jakieś uwagi, to trzeba było w trybie prawa prasowego to sprostować, udać się do tych redakcji. Proszę Państwa, ja nie mam wpływu na wolne media, o czym one piszą. Uważam, że to dobrze, że takie media są. Proszę Państwa, no po prostu, nie wiem, czy jest powód do cieszenia się, że zbliżamy się do 55% zadłużenia, czyli do pierwszego progu, gdzie wchodzą procedury ostrożnościowe i sanacyjne. Czy mamy się cieszyć, czy nie wiem, czy są. Może podejmiemy uchwałę, zaciągnijmy kolejny kredyt, zróbmy jakiś kawałek drogi, czy jakieś kolejne inwestycje, przekroczymy 60%, będzie zarząd komisaryczny, gdzie nastąpi rozwiązanie i zarządu, i Rady Powiatu. Wtedy będą prawdziwe oszczędności. Proszę Państwa, ja mam inną dodatkową, ja mam możliwość zarobkowania gdziekolwiek i mam pracę poza tym stanowiskiem, które w tym momencie pełnię. Nie chciałbym naprawdę, jeżeli mogę prosić tak po ludzku, Panie Grzegorzu, żebyśmy wymieniali tutaj te złośliwości, bo mówię, będziemy dyskutować merytorycznie, kiedy będzie raport otwarcia. Dzisiaj jest święto Rady, ponieważ uchwaliliśmy budżet. Budżet szczególny, ponieważ przygotowany przez poprzednią koalicję, przyjęty z drobnymi poprawkami przez aktualną koalicję. Proszę Państwa, miałbym prośbę. Będziemy 4 lata pracować, żeby ta atmosfera była taka życzliwa, normalna. Możemy zawsze rozmawiać, możemy się sprzeczać, możemy się nawet kłócić, ale złośliwości chyba nie są tutaj na miejscu. Oczywiście ja to przyjmę, na mnie można wylać każdą złośliwość, ja na to reaguję dosyć spokojnie. Starosto, w żadnym momencie nie odbierałem Panu prawa do podziękowania, tylko powiedziałem, że ja też się czuję zobowiązany do podziękowania za ten budżet. Tej prawdy w tym bilansie otwarcia bardzo oczekuję. Natomiast w kontekście pouczania i złośliwości chciałem powiedzieć, że nigdy ani jedno, ani drugie nie było moim zamiarem. Natomiast Pan to przed chwilą skutecznie uczynił, odsyłając mi do pisemności interpelacji. Za to serdecznie dziękuję i dostosuję się do tego jednej i drugiej interpelacji, jest Pani złożona na piśmie. Natomiast proszę nie spłycać i nie próbować zejść z linii strzału w zakresie sprostowania, bo ja się wypowiadałem nie w imieniu siebie, Grzegorza Zabrowskiego, tylko w imieniu zbyłego zarządu powiatu, a co najmniej 4 kilku osób, czyli większości. To jest trudny budżet. Będziemy go realizować jako zarząd. Zaznaczyliśmy, że jest co najmniej 6 obszarów, gdzie może nie dojść do wykonania dochodów, a w budżecie powiatu, tak jak w każdym budżecie, tak jak w budżecie domowym, jeżeli nie ma strony dochodowej, jeżeli nie ma dochodów, nie ma przychodów, nie może być wydatków. To powiedzieliśmy wprost i mieszkańcom, i radnym, że będziemy starali się te dochody wypracować, ale dużo z tych dochodów nie zależy od nas, bo na przykład udział w podatku dochodowym osób fizycznych, dotacje celowe z budżetu państwa, czy sprzedaż nieruchomości nie zależy od nas wprost, więc będziemy się starali ten budżet wykonać. To jest bardzo trudny budżet. Ale też ten zarząd jest kompetentnym zarządem i myślę, że sobie poradzimy. Przekroczyliśmy też, co jest istotne, przekroczyliśmy, no niestety, poprzez to, że jesteśmy następcami prawnymi poprzedniego zarządu, przekroczyliśmy ponad 50% zadłużenia. Na ten temat też będziemy na pewno rozmawiali na każdej komisji budżetowej i na każdej sesji. Budżet jest najczęściej zmieniany uchwałą w trakcie roku i na pewno tutaj duże dyskusje będą, kiedy przyjdzie podejmować trudne decyzje, z czego zrezygnować w wykonywaniu tego budżetu.
budżet jest skrojony na miarę możliwości finansowych powiatu. Myślę, że zawiera najkorzystniejszą relację możliwości do potrzeb i dlatego głosowaliśmy za przyjęciem tego budżetu. Należy również wspomnieć, że on jest autorstwa poprzedniego zarządu, więc myślę, że nasza decyzja w tym zakresie była oczywista. Uzgodniliśmy na klubie, że nasze poparcie do tego budżetu będzie zależało od skali poprawek, jakie wniesie zarząd. Jak widać, szumne zapowiedzi wyborcze w zderzeniu z rzeczywistością okazały się fiaskiem i matematyka i ekonomia zwyciężyła politykę i dlatego ten budżet został zmieniony przez nowy zarząd w minimalnym tylko zakresie i stąd nasza decyzja, aby głosować za nim.